Bóg mojej sprawiedliwości. Jehowa Tzidkenu, mój Zbawiciel musi być. Rozdział 23 Księgi Jeremiasza zawiera taką wypowiedź. Oto mówi, i oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał, a to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. A także pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 30 werset. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas sprawiedliwością. W tym oszałamiająco daleko idącym proroctwie Jeremiasz rozpoczyna od opisu Mesjasza jako pochodzącego z linii Dawida. Widzieliśmy już to w wielu miejscach Słowa Bożego i też widzieliśmy to w Księdze Izajasza. Obraz gałęzi jest użyty, ponieważ on powstanie z bardzo skromnych początków. Plemię Judy i dom Dawida zostały znacznie zredukowane, a nawet prawie zniszczone. Izajasz opisał Mesjasza podobnie, gdy powiedział, że będzie on delikatnym pędem i korzeniem z suchej ziemi, jak mówi nam Księga Izajasza, 53 rozdział, 2 werset. Aby pokazać skromność jego ziemskiego początku, przykładem tego było ubóstwo Józefa i Marii, o czym czytamy w Ewangelii według Łukasza, 2 rozdział, 1 do 24 wersetu. Sprawiedliwa gałąź albo pęd miała wyrosnąć z linii Dawida. Jak kiełek z upadłego drzewa. Kiedy wydawało się, że wszelka nadzieja na narodowe odkupienie zniknęła, on się pojawił. Duch Święty używa terminu gałąź do proroczego opisania Chrystusa także w Księdze Jeremiasza i Zachariasza. Uważne studiowanie tego wykaże, że kiedy Mesjasz jest scharakteryzowany jako gałąź, jest to zawsze używane w związku z tysiącleciem, z Nowym Przymierzem. Ten, który nie był uznany na tym świecie, jest tym, którego Bóg wywyższy, aby panował nad wszystkimi rzeczami. Następnie pokazuje charakter przyszłego tysiącletniego królestwa Mesjasza, albo inaczej Nowego Przymierza. Będzie on wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi. Jakże to odmienne od korupcji, zepsucia i niesprawiedliwości, które charakteryzują rządy w dzisiejszym świecie. W Królestwie Mesjasza, w Nowym Przymierzu, on szybko zniszczy złych, ale sprawiedliwi będą kwitnąć, bo tak mówi nam Psalm 72, werset 7. Znakomitą cechą tego dnia będzie jednak odkupienie Izraela, gdyż jest napisane, że Juda będzie zbawiony, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. Proroctwo to nie wypełniło się jeszcze, gdyż jest oczywiste, że Izrael nie mieszka jeszcze bezpiecznie. Ich wrogowie wciąż im zagrażają i chcieliby odciąć ich od bycia narodem. Psalm 83, werset 4. Ale kiedy przyjdzie Mesjasz, wtedy cały Izrael będzie zbawiony, jak mówi list do Rzymian 11, 26. Wtedy zacznie się nowe przymierze. Jerozolima i Izrael będą centrum Bożego rządu na ziemi, bo tak będzie właśnie w czasie Nowego Przymierza, gdy Nowe Przymierze się zacznie 7 lat po pochwyceniu Kościoła. Bezpośrednio po wielkim ucisku zacznie się Nowe Przymierze z Izraelem i Judą. Proroctwo to rozróżnia także Judę i Izrael, gdyż w dniach ostatecznych Bóg nie tylko zgromadzi i zbawi lud z Judy, ale także 10 północnych plemion Izraela
i naród ten zostanie ponownie zjednoczony pod rządami syna Dawida. Ezechiel przepowiedział to właśnie, gdy powiedział: i doszło mnie słowo Pana tej treści, a ty, synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: należy do Judy i synów izraelskich, jego bratnich plemion. Weź także drugi kawałek drewna i napisz na nim: należy do Józefa, drewno Efraima i całego domu izraelskiego, jego bratnich plemion. Potem złóż razem obydwa drewna w jeden kawałek, aby stanowiły jedno w twoim ręku. Księga Ezechiela. 37 rozdział. 5 do 17 wersetu. Jeśli będziemy dalej iść, przechodzimy teraz do szczegółowego punktu tego badania, znajdującego się w innej funkcji, którą Jeremiasz wykorzystuje do opisania Chrystusa Mesjasza. Jego imię będzie nazwane Jahwe, nasza sprawiedliwość, Pan naszą sprawiedliwością. Jedną z uroczystych, a zarazem uderzających rzeczy, które Biblia mówi nam o narodzie żydowskim, jest to, że nie poddał się on sprawiedliwości Bożej i obecnie stara się ustanowić swoją własną sprawiedliwość. List do Rzymian, 10 rozdział, 3 werset o tym mówi. Jednak w nadchodzącym dniu ich oczy zostaną otwarte, aby zobaczyć zbawienie, które Bóg zapewnił. Będzie to w Nowym Przymierzu. Znajdą się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę w Chrystusa, jak mówi list do Filipian, 3 rozdział, 9 werset. Zanim jednak ten dzień Nowego Przymierza nadejdzie, wierzący w obecnej dyspensacji, jeszcze przed rozpoczęciem Nowego Przymierza, mogą naprawdę powiedzieć, że Chrystus stał się nam sprawiedliwością, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 30 werset. On jest naszą sprawiedliwością. Mały, niski pęd, który pochodził z rodu Dawida i pęd, który wyrósł z suchej ziemi. Pęd to może nie jest takie piękne słowo, ale tak opisuje go prorok. I tym pędem był Pan Jezus Chrystus. To nikt inny jak Jahwe, nasza sprawiedliwość. Naszym błogosławionym przywilejem jest wiedzieć, że mamy sprawiedliwe położenie przed Bogiem bez uczynków, że zostaliśmy usprawiedliwieni i że to usprawiedliwienie jest dokonane przez dzieło Chrystusa. Wiążąc to razem, tak jak Ezechiel związał te dwa kawałki swoją ręką, jest oczywiste, że Jahwe jest naszą sprawiedliwością. Jahwe naszą sprawiedliwością i Chrystus, który stał się nam sprawiedliwością, są jednym i tym samym. Poselstwo Jeremiasza jest całkowicie zgodne i potwierdza poselstwo Micheasza i Izajasza, że Mesjasz i Jahwe są tą samą osobą. On jest naszą sprawiedliwością teraz i będzie nią dla Izraela w nadchodzącym dniu. Nauczyciel Biblii i autor Arthur Pridham miał rację, gdy napisał: jest tylko jedna sprawiedliwość, czy to dla Izraela, czy dla Kościoła. A jest nią Chrystus. Podczas gdy Izrael we właściwym czasie zobaczy i uwierzy, Kościołowi dane jest poznać i przez wiarę radować się z ukrytego i odrzuconego przez świat Zbawiciela. Niebiańska chwała jest bezpośrednią nadzieją i powołaniem takich, nadzieją, która zostanie zrealizowana przy nadejściu jej błogosławionego podmiotu, wielkiego Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I ważne jest, żeby przy tym pamiętać, że należy łączyć to i rozumieć naukę Pawła o usprawiedliwieniu, naukę Pawła apostoła. Jeśli wierzymy, że Pan Jezus Chrystus jest naszą sprawiedliwością, czy możemy zdać z tego sprawę? Możemy. To pytanie prowadzi mnie teraz do dalszego rozważenia i przemyślenia tego, czego uczy nas Pismo o Pawłowej nauce o usprawiedliwieniu.
Nauka o sprawiedliwości Bożej jest kluczowa w nauczaniu apostoła Pawła i jest jedną z fundamentalnych prawd chrześcijaństwa, a jednak jest tak mało zrozumiała. Nie tylko była ona przedmiotem ataków szatana na przestrzeni wieków, ale także często była źle rozumiana przez szczerych wierzących. Być może niektórzy unikają jej, ponieważ jest to zbyt suchy temat lub rzekomo zbyt doktrynalny i dlatego, jak się zakłada, zbyt trudny do zrozumienia. Jednak nie ma w Biblii tematu, który byłby tak ważny do uchwycenia, aby ułatwić osiągnięcie trwałego pokoju i radości chrześcijanina. Nauka apostoła Pawła o usprawiedliwieniu przez samą wiarę, o tym, że mamy sprawiedliwe położenie przed Bogiem, nie dzięki naszym zasługom czy uczynkom, ale dzięki Jego suwerennej łasce, stanowi samo serce listu do Rzymian. To właśnie w tym liście Paweł oświadcza, że wiara w Chrystusa jest poczytana za sprawiedliwość, o czym mówi list do Rzymian, 4 rozdział, 5 werset. Ta nauka o sprawiedliwości Bożej oznacza, że Bóg jest sprawiedliwy, a jednocześnie usprawiedliwia grzesznika, który wierzy. Jest to jego doskonała zgodność z samym sobą, aby usprawiedliwiać bezbożnych i nie zatrzymywać się na swojej chwale. Tak możemy się dowiedzieć z Ewangelii, którą głosił apostoł Paweł. Z drugiej strony termin sprawiedliwość Chrystusowa, który to termin często słyszy się w niektórych kręgach chrześcijańskich, nie jest w ogóle wyrażeniem biblijnym. Sprawiedliwość Chrystusowa jest ono często rozpowszechniane przez reformowanych teologów i sług. Mówiąc wprost, uczy ono, że przestrzeganie prawa przez Chrystusa zostało nam przypisane. Argumentacja jest taka, że skoro Chrystus doskonale wypełnił prawo, a wypełnił, to tym samym nadrabia to, co my złamaliśmy, a Jego spełniona sprawiedliwość została w jakiś sposób przeniesiona na nas i została zapisana na nasze konto. To jest błędne. Z pewnością było konieczne, aby Pan Jezus prowadził bezgrzeszne życie, aby stać się zastępczą ofiarą za grzechy, a On nie tylko zachował prawo, ale także wywyższył prawo i uczynił je zaszczytnym. Tak uczy Księga Izajasza, 42 rozdział, werset 21. Ale to Jego dzieło krzyża usprawiedliwia. Dzieło krzyża. I tutaj można by taką grę słów wykorzystać z języka angielskiego. Angielskie słowa righteousness i justification w rzeczywistości pochodzą od tego samego słowa w Grece Nowego Testamentu. Nie ma jednego angielskiego słowa, które w pełni by to opisywało, dlatego być może słusznie moglibyśmy użyć niezwykłego, ale trafnego terminu złożonego righteousification. Czyli być prawym i usprawiedliwić oznacza uznać za sprawiedliwego. Wierzący jest teraz prawy lub uznany za sprawiedliwego dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. List do Rzymian, 4 rozdział, 25 werset. Niech nigdy nie znudzi nas ta chwalebna rzeczywistość, że wierzący ma teraz sprawiedliwe położenie przed Bogiem i że zostało to dokonane dla nas przez innego, to znaczy przez Jezusa Chrystusa. Jakże wielbimy Tego, który w ten sposób przygotował dla nas takie miejsce, tak wielkim kosztem dla siebie, gdyż czytamy: On Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tak mówi nam drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. To właśnie przez posłuszeństwo jednego wielu zostanie uznanych za sprawiedliwych. List do Rzymian, 5 rozdział, 19 werset. A On stał się posłuszny aż do śmierci, nawet śmierci krzyżowej. Ta pozycja jest w Chrystusie, który był posłuszny aż do śmierci i dokonał wszystkiego, zaspokajając wszelkie sprawiedliwe wymagania Boga. Sprawiedliwość, która jest według prawa, wymagała czegoś od człowieka, ale okazała się być dla nas posługą śmierci. Okazała się dla nas posługą śmierci.
ponieważ była słaba przez ciało, jak mówili do Rzymian 8 rozdział 3 werset. Mogło nas tylko potępić, ponieważ ciało nie podlega prawu Bożemu, ani też nie może podlegać, jak mówi nam list do Rzymian 8 rozdział 7 werset. Uczynki prawa nie mogą w żaden sposób usprawiedliwić grzesznika, tak konsekwentnie uczy Nowy Testament, a zwłaszcza apostoł Paweł. Nauczyciel biblijny o nazwisku Snell przybliżył tę wspaniałą doktrynę również dla nas, gdy napisał: Chrystus jest naszą sprawiedliwością. Kiedy Ojciec upadł na szyję skruszonego marnotrawcy, mówimy o 15 rozdziale Ewangelii według Łukasza, i odcisnął na jego policzku pocałunek miłości, powiedział do swoich sług: przynieście najlepszą szatę i włóżcie ją na niego. Ewangelia według Łukasza, 15 rozdział, 22 werset. To była najlepsza szata. Nie mogło być nic lepszego od niej. Była to najwyższa możliwa postać zdatności do obecności Ojca. Ale ilustracja ta nie oddaje w pełni błogosławieństwa sprawiedliwości, którą każdy wierzący jest teraz w Chrystusie, ponieważ jest on nie tylko łaskaw na obecność Ojca, ale ma akceptację w innym umiłowanym, tak że stajemy się sprawiedliwością Bożą w Nim. To dzięki Chrystusowi, na mocy Jego uwielbiającego Boga dzieła posłuszeństwa, ci, za których cierpiał, powinni być uznani za sprawiedliwych w Nim, Panu naszej sprawiedliwości, zgodnie z odwiecznym zamysłem. Dlatego Bóg w swojej łasce uczynił go dla nas sprawiedliwością, o czym uczy nas pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 30 werset. I to na zasadzie wiary. List do Rzymian, pierwszy rozdział, 17 werset mówi nam to. Nie ma solidnego pokoju w duszach, dopóki nie zobaczą sprawiedliwości Boga w odpuszczeniu grzechów przez Jego krew i zaliczeniu ich w potrzeb sprawiedliwych w Chrystusie. Jak radośnie Ewangelia Boga objawia sprawiedliwość Boga. Jak słodko jest wiedzieć, że Chrystus jest naszą sprawiedliwością, że przez niezrównaną łaskę stajemy się w Nim sprawiedliwością Bożą. Chrystus jest więc naszą istniejącą sprawiedliwością w obecności Bożej, zawsze obecnym świadkiem nie tylko tego, że nasze grzechy zostały usprawiedliwione, sprawiedliwie odpokutowane, ale że On z Boga stał się dla nas sprawiedliwością. Jaki odpoczynek dla serca to daje? Jaką śmiałość w dniu sądu, ponieważ jak On jest, tak i my jesteśmy na świecie, jak mówi pierwszy list Jana, 4 rozdział, 17 werset. Jakże te prawdy roztapiają nasze serca i przyciągają nas w uwielbieniu i dziękczynieniu. Ale chwaląc Jego imię, On stał się nam sprawiedliwością, jak mówi pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, 30 werset. Chrystus poniósł nasze potępienie i teraz mamy sprawiedliwość, która trwa w chwale i nigdy nie może się zmienić i nie podlega wzlotom i upadkom naszego praktycznego stanu tutaj. Jest w osobie Jahwe naszą sprawiedliwością. I chciałbym ten punkt zakończyć, te przemyślenia podsumować na temat proroctwa Jeremiasza, czyli kończąc te przemyślenia na temat proroctwa Jeremiasza, należy zauważyć, że określenie Jahwe nasza sprawiedliwość albo Jahwe naszą sprawiedliwością jest w rzeczywistości złożonym imieniem boskim w języku hebrajskim. Tam mamy Jehowa Tzidkenu. Jehowa Tzidkenu. Pobożny szkocki kaznodzieja Robert Murray McChain napisał hymn oparty na tym fragmencie Jeremiasza. Kiedy wolna łaska obudziła mnie światłem z wysoka, wtedy legalne obawy wstrząsnęły mną. Drżałem na śmierć, żadnego schronienia, żadnego bezpieczeństwa w sobie nie widziałem. Jehowa Tzidkenu musi być moim zbawicielem. I także widzimy, że Księga Jeremiasza, 33 rozdział, 15 werset, Księga Zachariasza, 3 rozdział, 8 werset,
Księga Zachariasza, 6 rozdział, 12-13 werset, w porównaniu z Księgą Izajasza 4:2, mówią o Chrystusie jako właśnie tym, o którym dzisiaj mówiliśmy, Jahwe, sprawiedliwością naszą, i Jahwe jest tym, który tutaj jest widziany w Chrystusie. Także warto przeczytać do tego tematu Psalm 101, werset 8. Oczywiście cały system rzymskokatolicki był szatańskim arcydziełem mającym na celu ukrycie, zatuszowanie i w inny sposób utrudnienie Pawłowej doktryny usprawiedliwienia przez wiarę. Jakże jesteśmy dziś wdzięczni za takich jak Marcin Luther i inne jasne gwiazdy reformacji, chociaż niestety niektórzy z ich potomków w następnym stuleciu przynieśli szkody, dając nadmierne pierwszeństwo prawu, i do nich zaliczamy m.in. Purytan, niestety, którzy byli w tej aberracji najskuteczniejsi. Niektórzy chrześcijańscy historycy i biografowie piszą nazwisko tego autora McCheynem i jest tutaj dyskusja, bo jest bardziej powszechna, choć dziwna, pisownia McCheyne. Pełny wiersz ma w rzeczywistości więcej zwrotek niż ja tutaj zacytowałem. I także zachęcam do przeczytania dla swojego osobistego studium drugiego listu do Koryntian, 3 rozdział, od 9 do 11 wersetu.